Ahoj, ahoj, kochani. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Niedziela, godziny popołudniowe, a ja, słuchajcie, smaruję sobie tutaj na swoje bagienne ostępy. No i tak powiem Wam, że w ostatnim czasie dokonałam tutaj takiej mega inwestycji, inwestycje stulecia. Zainwestowałam sobie w super kalochy. Dałam całe 3 dychy, a co tam, kurczę, odżałowałam sobie i ups, może się okazać, że mogłam kupić sobie po kolana, bo teren jest taki bagienny, ale może coś tutaj, kurczę, mi się trafi. Łażę tutaj już prawie od godziny, nic jeszcze nie znalazłam, nic nie podniosłam, ale słuchajcie, odchody byków są, także one tutaj bytują, nie jest źle, nadzieja jeszcze we mnie nie umarła. No i słuchajcie, jest tutaj dosyć dużo porzeczki, zobaczcie, jakie ona ma już listki, nie wiem, skąd jej tutaj tyle jest, być może posadzili ją tutaj Niemcy. Zauważyłam, że w niektórych miejscach jest ona tutaj posadzona równiutko w szpalerze, być może była sadzona wzdłuż jakiegoś rowu. No nie wiem, może była plantacja, a reszta po prostu później przez gałązki się rozmnożyła, bo porzeczka rozmnaża się bardzo łatwo. Wystarczy gałązkę nagiąć do ziemi i ona już rośnie. Zresztą Niemcy słynęli z tego, że wzdłuż dróg sadzili drzewka owocowe po to, aby wędrowiec czy człowiek jadący urwał sobie tego owoca. Tak samo może było tutaj i z porzeczką. Zobaczcie, ile tutaj jej jest. Te krzaki to wszystko są krzaki porzeczki. No i teraz tak a propos porzeczki, od razu mi tutaj przychodzi taki temat do omówienia. Właściwie, znaczy się o jej właściwościach. O właściwościach porzeczki. Zobaczcie, jakie ta ma już piękne listki. Bardzo ładnie się rozwinęła. Porzeczka jest, powiem Wam, najbogatszym źródłem witaminy C wśród wszystkich w ogóle owoców. Ma więcej witaminy C nawet jak dzika róża, także jest naprawdę bardzo bogata. No i jeszcze taka ciekawostka duża, co jest jej takim dużym plusem, że ma bardzo mało kilokalorii, bo w 100 gramach owocu porzeczki znajduje się bodajże około 50 kilokalorii, także słuchajcie, to jest niedużo. No i też tak Wam jeszcze tutaj powiem, że 100 gram owocu dostarcza 180 chyba 3 mg witaminy C, co z kolei stanowi aż 240% dziennego zapotrzebowania na tą witaminę, także słuchajcie, jest to bogactwo witaminy C. No i ona jest taka niedoceniana. Kiedyś bardzo tą porzeczkę ludzie doceniali. Później została ona zapomniana. Dzisiaj to już praktycznie nie króluje na naszych polskich stołach. A to jest błąd. Słuchajcie, jest wielki błąd. Przede wszystkim powiem tak. Liście są bardzo cenne. Owoce. No i liście, jeżeli się zrywa, to zrywa je się też w odpowiedniej fazie. Muszą one być młodziutkie. Najlepiej jest to robić, jak porzeczka puszcza kwiatostany, zaczyna kwitnąć. Wtedy mają one najwięcej właściwości takich, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju witaminy. No i suszenie takiej porzeczki też, słuchajcie, niby banalnie prosta sprawa, ale powinno się to robić na gdzieś tam strychu, w miejscu zacienionym, żeby nie było bardzo gorąco, przewiew, żeby one sobie swobodnie, luźno wysychały, obsychały, żeby zachowały taki naturalny kolor, nie zczarniały, bo wtedy tracą wszystkie swoje właściwości. Mają one też szerokie zastosowanie, bo poprawiają przede wszystkim trawienie. Bardzo cenne są w leczeniu różnego rodzaju stanów zapalnych i zakażeń układu moczowego. No i też bardzo cenne są w leczeniu kamicy moczowej. Także słuchajcie, no dzisiaj w dobie
postępu cywilizacyjnego, lecimy do apteki, kupujemy. Z tym, że słuchajcie, no płacimy dosyć duże pieniądze, stężenie tych powiedzmy różnych związków jest rozcieńczone, a tutaj w takim produkcie naturalnym jest 100% różnych witamin i tych wszystkich mikroelementów, także no naprawdę słuchajcie, warto poświęcić troszeczkę czasu, samemu zaopatrzyć się w naturalnej aptece prosto u źródła, czyli powiedzmy w naturze, wyjść do lasu, nazbierać sobie, no w tym przypadku akurat nie mówię o porzeczce. I no naprawdę słuchajcie, to nic nie kosztuje, no tak jak ja, no tutaj mówię do lasu, no bo ja akurat nie mam tutaj w lesie tą porzeczkę, ale gdzieś tam każdy na działkach też ją ma, jak nie ma, to może znajomi. Słuchajcie, warto, naprawdę warto jest się w takie naturalne medykamenty zaopatrywać, zwłaszcza dzisiaj w dobie, gdzie mamy tyle chemii. Chemia jest wszędobylska, no sami widzimy, co się dzieje, nie ma już produktu zmodyfikowanego, przetworzonego, gdzieś tam chemicznie, genetycznie jest to wszystko nafaszerowane, można powiedzieć tak troszeczkę żartobliwie, że cała tablica Mendelejewa w produktach jest, wszystko aż świeci, także no ja bardzo, bardzo tutaj namawiam do właśnie korzystania z takich naturalnych produktów, leków, środków, a jest ich, no słuchajcie, cała gama, na wszystko i wszędzie, trzeba tylko wiedzieć, znać się, także ja tutaj akurat nie teraz mi porzeczka przyszła na myśl, więc wam troszeczkę tutaj tych sekretów, takich starych tajników zdradzam, no i może słuchajcie, ktoś z was skorzysta, no to bym była słuchajcie, przeszczęśliwa, jak gdyby chociaż 2-3 osoby wzięły sobie to do serca i skorzystały z tego. Owoce są też bezcenne, słuchajcie, w przeziębieniu, podnoszą bardzo odporność, a nawet zapobiegają próchnicy i paradontozie, także słuchajcie, no jest to naprawdę bezcenne źródło witamin, bo dzisiaj, w dzisiejszych czasach niestety próchnica i paradontoza jest bardzo szerokim problemem, także tutaj warto sięgać po owoce porzeczki. No i też jak ktoś ma słabe naczynia krwionośne, to bardzo ją polecam jeść, bo też właśnie ona wzmacnia naczynia. I też powiem wam, że owoce czarnej porzeczki zawierają bardzo dużo błonnika. Słuchajcie, zawierają one więcej tego błonnika niż kasza gryczana. Kasza jest polecana właśnie, żeby ją dosyć często spożywać właśnie ze względu na zawartość błonnika, a tu się okazuje, że owoce tego błonnika zawierają dużo więcej. No i to jest po prostu bardzo dobre na regulację pracy układu pokarmowego, także no tu już jest kolejny plus dla owoców porzeczki. Polecany też jest sok z czarnej porzeczki, z tym, że sok działa moczopędnie, odtruwająco, przeciwgorączkowo, no i też odżywczo, warto go brać przy różnego rodzaju jelitówkach, nieżytach pokarmowych, jest on zbawienny, bo mało tego, że troszeczkę właśnie łagodzi, powstrzymuje, to jeszcze jeżeli mamy, no krótko mówiąc, wymioty, to uzupełnia nam te wszystkie takie niezbędne mikroelementy, tym samym nie dopuszczając do wyjałowienia organizmu. No także sok też tutaj jest zbawiennym produktem właśnie. Powinno się jak najwięcej tych soków robić z czarnej porzeczki. No i zaopatrywać swoje spiżarnie w ten właśnie produkt. Tak sobie tutaj chodzę. Nic jeszcze nie znalazłam, nic nie podniosłam. Paplam sobie o porzeczce. No i słuchajcie, zdawałoby się, że to wszystko. Nie, kochani. To jeszcze nie jest wszystko. Nie wszystkie zalety czarnej porzeczki wam przedstawiłam. Też wam powiem, że owoce czarnej porzeczki są bardzo bogatym źródłem witaminy K.
która, słuchajcie, wpływa na krzepliwość krwi. Jest ona odpowiedzialna właśnie za krzepliwość naszej krwi. I wiecie co, powiem Wam tak, że owoce rozmiażdżone, jeżeli ktoś ma jakiś problem z ciężko gojącymi się ranami, paprzą się one, krwawią, ta krew ciężko nam krzepnie, słuchajcie, wystarczy wziąć trochę owoców czarnej porzeczki, rozgnieść je i przykładać na tą ranę. Słuchajcie, działa jak taki plaster, bardzo ładnie to goi, zatyka te naczynia krwionośne, powodując właśnie szybsze gojenie się rany. Także no macie tutaj już kolejny przykład, jak ona jest cenna i w szczególności, słuchajcie, jest polecana na żylaki. Jeżeli ktoś ma żylaki otwierające się rany, także rozdusić tych owoców, przykładać na żylaki, bardzo fajnie to osusza wszelkiego rodzaju stany takie zapalne przy żylakach, łagodzi, likwiduje. No i cóż, no chyba już wszystko jest jasne. A najlepsze, słuchajcie, zostawiłam sobie na koniec, na taki deserek. Tu już bardziej do pań, do kobitek. To, słuchajcie, chyba już Was przekona do czarnej porzeczki. A więc, drogie panie, uroda. Porzeczka jest bezcenna na urodę. Słuchajcie, kobitki, odmładza. Wiem teraz już pewnie, żeście zrobiły oczy jak 5 złotówki. Nie jest to żart, nie jest to jakaś kpina. Powiem tak, jedząc porzeczki zachowujemy młody wygląd. Skóra młodnieje, nie powiedzmy, nie robi się taka wiotka, jest ona jędrna, jest mniej zmarszczek, mniej kurzych łapek, kobietki wiedzą co to jest, także słuchajcie, warto jeść. A dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? No bo słuchajcie, owoce zawierają bardzo dużo antyoksydantów, które po prostu opóźniają starzenie skóry. Porzeczka jest przebogata w antyoksydanty, także słuchajcie, jedząc porzeczkę, a kobietki, będziecie młodnieć, będziecie pięknie wyglądać, cera będzie zdrowa i też jedzenie owoców jedzeniem, ale polecam Wam robić sobie maseczki. Słuchajcie, maseczkę właśnie z owoców czarnej porzeczki. Jak to się robi? Słuchajcie, banalnie prosto. Owoce rozmiażdżyć, rozdusić, położyć sobie na buźkę, szyję, dekolt. No i taką maseczkę można robić, słuchajcie, w sezonie, jak są owoce, każdego dnia, można robić co drugi dzień. Bardzo prosty sposób, nie wymagający dużych nakładów, dużych zabiegów. Warto, słuchajcie, kobietki, warto. Także rozgadałam się tutaj, słuchajcie, na temat porzeczki, no ale myślę, że ta wiedza się wielu osobom może przydać. No i tak jak już mówiłam, bardzo bym się cieszyła, gdyby ktoś z tego skorzystał. Mogę Wam powiedzieć, że ja stosuję czarną porzeczkę, czuję się świetnie, moja rodzina również. Robię bardzo dużo drzemów, soków, suszę liście i słuchajcie, jest jeszcze wiele, wiele, wiele innych ziół, roślin, które wpływają na naszą cerę, na urodę, kobitki, na młodnięcie, żeby się nie starzeć za szybko, wyglądać super, jak osiemnasteczka w wieku iluś tam 10 lat. Także słuchajcie, zasuwajcie po czarną porzeczkę. Oczywiście panów też to dotyczy, możecie spokojnie jeść owoce czarnej porzeczki, stosować maseczki, tak samo będzie to działało na Waszą cerę, jak i na cerę kobiecą, będzie opóźniać procesy starzenia, także działa to na obie płcie, nie tylko dla pań. A słuchajcie, tutaj jest piękna przylaszczka pospolita, taki śliczny, skromniutki, wdzięczny kwiatuszek Hepatica nobilis z rodziny jaskrowatych. Zobaczcie, jaka śliczna.
No i też powiem Wam, że do 2014 roku przylaszczka była pod ścisłą ochroną. Później ta ochrona została zdjęta i też była to roślina bardzo cenna jako zioło lecznicze. Stosowano ją kiedyś na wątrobę i pęcherzyk żółciowy. Napary z kwiatów były stosowane do przemywania oczu w stanach zapalnych spojówek. Napary z liści z kolei na przewlekłe zapalenie oskrzeli. No teraz już się nie stosuje z tego względu, że wykryto w przylaszczce różnego rodzaju toksyny, związki trujące i przylaszczka już nie jest stosowana jako zioło, nie jest używana. A tutaj jest żarnopłon. Też fajny, taki wiosenny, wdzięczny, skromniutki kwiatuszek. I jest on bardzo często mylony ze złocią. Jest podobny. Różnią się one, ale ktoś jak się nie zna, to właśnie bardzo często myli ziarnopłon ze złocią. Kwiatki porzeczki. Ja zapędziłam się dosyć daleko. Nic nie znalazłam, nic nie podniosłam. Odchody byków są, ale zrzutów jak na razie zero. No i cóż, wracam pomału do domu. Powrót mam utrudniony. O, tam się ptak zerwał, poleciał. Powrót mam utrudniony, bo wpadłam w dziurę, uszkodziłam sobie nogę. Jakby mało tego było, to centralnie wyłożyłam się w pokrzywy. Teraz pieką mnie ręce. Co chwilę pocieram o bluzę. Ale słuchajcie, podobno pokrzywy wpływają na reumatyzm, także jeden plus, bo chociaż nie będę miała reumatyzmu. No i kulam się pomału. Co chwilę tutaj przystaję, bo do samochodu mam jeszcze kawałek, a noga boli mnie dosyć mocno. I powiem Wam, no kulam się. Także słuchajcie, będę się z Wami na dzisiaj żegnać. Mam nadzieję, że chociaż kilka osób skorzysta z moich porad. Zamiast lecieć od razu bezpośrednio do apteki po gotowe leki, medykamenty, suplementy, to zechcę samemu sobie przygotować, sporządzić, znaleźć takie preparaty, które są w 100% zdrowe, 100% jakości, 100% natury. Nie są niczym wzbogacane, urozmaicane czy rozcieńczane. Także życzę Wam, żeby Wam się chciało pozyskiwać takie właśnie medykamenty. No i cóż, trzymajcie się kochani. Do następnego, a ja się jakoś pomału kulam do samochodu. No to papatki, hej!